Jaki? To są Lipcerej. Nie. Jak? A także nie. Lipcerej ma to z tym. U nas w mieście także zbliża się wielkimi krokami i już za kilka minut, a może kilkadziesiąt sekund wysiądzie z autobusu i będzie tutaj razem z nami. Taki bus. Mamy zespół pana Jana Dudkiewicza, kapelę z Wicia, orkiestrę zresztą z Wicia i z Łyczkowic. Serdecznie witamy. Widzę poczty sztandarowe z wielu miejsc, przede wszystkim poczty sztandarowe strażaków. I może to jest dobry moment, żeby orkiestra pana Jana Dudkiewicza, kapela, nam zagrała coś wspaniałego. Zapraszamy. Andrzej Duda!
to trzymał właśnie pączki od kół gospodyń wiejskich. Szanowni Państwo, witamy w Lewiczu! Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda! Zapraszamy, Panie Prezydencie! Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że mimo niekorzystnej pory, godziny 14, zdecydowaliście się Państwo przyjść na spotkanie z najważniejszym gościem Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Prezydencie, witamy w ziemi na ziemi łowickiej, która oddycha tradycją na ziemi prymasowskiej, gdzie zawsze wiara, Bóg, honor i ojczyzna były na pierwszym miejscu. Na ziemi, która słynie z rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i z tradycji oraz... Starostowie, wszyscy dostojni przybyli goście, ale przede wszystkim wielce szanowni Państwo, mieszkańcy Łowicza i ziemi łowickiej. Z Państwa miasto, Łowicz. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie na to spotkanie. Bardzo dziękuję za to gorące powitanie. W mieście, proszę Państwa, które ma swoją długą, długą historię i ma swoją piękną, piękną tradycję, którą tutaj widać. Wspaniały łowicki strój, wspaniały łowicki folklor. To wszystko zaczyna się w bulli Innocentego II w 1136 roku, dokładnie wydanej 7 lipca. I tam jest pierwsza wzmianka o Łowiczu, który prawdopodobnie wcześniej został przez jednego z władców piastowskich podarowany arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Od tego czasu miasto się rozwija, uzyskało później prawa miejskie, na pewno miało je już w 1298 roku. A więc ma swoją długą, długą, długą miejską historię. Jak i Łowicz wpisany jest w Rzeczpospolitą, dzisiaj leżąc w samym sercu Polski, praktycznie dokładnie na samym jej środku. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem ostatnio, Rzeczpospolita jest naszym wielkim zadaniem. Łowicz z ziemiami, które go otaczają, z tym rolniczym sercem Polski jest dla Rzeczypospolitej ogromnie ważny, tak jak ogromnie ważna jest tutaj ta tradycja, ta kultura, o której już wspominałem, o tym wszystkim, co się tutaj rozwija i jest tak głęboko wpisane w Państwa tradycję, w Państwa serca. Ale to także wielki patriotyzm ludzi tej ziemi. Patriotyzm przez pokolenia, przez zabory, powstania, bitwę nad Bzurą, partyzantkę. To wszystko, co było ważne i co tutaj się toczyło. To jest wielka historia tej ziemi, to jest wielka historia Łowicza, ale to jest także i dzisiaj wielkie zadanie dbania o polskie rolnictwo, rozwijania Rzeczypospolitej, wspierania polskiej rodziny. To jest ten program, który staram się realizować od 5 lat i z tym programem do Państwa dzisiaj też przyjeżdżam. Chcę go kontynuować. Chcę, żeby Polska nadal dynamicznie się rozwijała tak jak przez ostatnie lata. Gratuluję panu staroście i jego współpracownikom świetnej realizacji rozwoju, programu rozwoju i budowy i renowacji dróg samorządowych tutaj w powiecie. Rzeczywiście to najlepszy wynik w województwie. Gratuluję z całego serca, ale to wszystko się dzieje dla Państwa. Te programy rządowe ustanowione są po to, żeby ludziom żyło się lepiej. Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo z tego, że są realizowane także i kolejne programy, z których Łowicz skorzysta, jak program budowy 100 obwodnic. Wiem, że Łowicz w ten program został wpisany. Cieszę się ogromnie, że ten program powstał, bo muszę Państwu powiedzieć, że on stanowi między innymi efekt moich właśnie spotkań z mieszkańcami całej Polski w miastach,
także tych, które mają ten problem, że brakuje im obwodnicy, że przez miasto przejeżdża ciężki transport, że ruch jest zbyt wielki, że stanowi to niebezpieczeństwo dla dzieci idących do szkoły, dla młodzieży. Cieszę się, że ten problem będzie rozwiązany także i w Łowiczu, że ta obwodnica będzie tutaj zbudowana. To jest kolejny etap rozwoju miasta. Ale to też, proszę Państwa, wsparcie tak bardzo potrzebne polskiemu rolnictwu. W tej chwili trwa Rada Europejska, na której jest pan premier Mateusz Morawiecki. Przed Radą rozmawialiśmy z panem premierem, że jednym z najważniejszych zadań jest to, aby zwiększyć fundusze na przyszłą wspólną politykę rolną w stosunku do tego, co pierwotnie zaplanowano. Mam nadzieję, że to zadanie się uda. Premier w tej chwili jest w trakcie negocjacji. Ja wcześniej rozmawiałem na ten temat także z panem prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Francja ma także swoje wielkie rolnictwo i także jej na tej sprawie ogromnie zależy. W poniedziałek najbliższy spotkam się z naszym komisarzem do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim i spotkam się z 7 ministrami rolnictwa z krajów sąsiadujących z nami, które są w podobnej sytuacji jak my. Też kiedyś znajdowały się za żelazną kurtyną i dzisiaj rolnictwo w tych krajach wsparcie jest ogromnie potrzebne. Dbamy o tę sprawę, proszę Państwa. Polskie rolnictwo leży mi na sercu. Chcę tutaj w Łowiczu, na tej ziemi tak bardzo rolniczej, Państwa o tym zapewnić. Walczyłem i będę walczył o sprawy polskich rolników. Dziękuję Solidarności Rolników Indywidualnych za obecność. Proszę Państwa o wsparcie, proszę o pomoc. Chciałbym, żeby te wszystkie programy i kolejne, które wszystkie razem składają się na wielki program podniesienia jakości życia w Polsce, podniesienia jakości życia po prostu polskiej rodziny, żeby one mogły być nadal realizowane i żeby nikt nie mógł ich cofnąć. Dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, zapewniam Państwa, że żaden z tych programów, które zostały uruchomione, nie zostanie cofnięty. Żaden program przede wszystkim z tych, które wspierają rodzinę. To nie tylko chodzi o to, żeby rodzina otrzymywała wsparcie z programu 500+, żeby w Polsce rosły wynagrodzenia. To jest oczywiście bardzo ważne, bo to także ogromnie wpływa na poziom naszego życia. Ale są też inne zagadnienia, które decydują o tym, czy żyje nam się dobrze, spokojnie, czy nie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby Polacy mogli żyć dobrze i spokojnie, a to także kwestie bezpieczeństwa. To dlatego potrzebny jest cały czas postępujący rozwój polskiej armii. Dziękuję wszystkim, którzy zgłaszają się do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale to konsekwentna potrzeba realizacji programów, które doprowadzą także do modernizacji armii, do zakupów dla niej nowego uzbrojenia. Ale to także, proszę Państwa, bezpieczeństwo to nasze, codzienne, tutaj, to dobrze wyposażona policja, to straż pożarna, która ma nowe wozy. Te wszystkie programy modernizacyjne zostały uruchomione i wierzę w to głęboko, że będziemy je mogli kontynuować. Będą, proszę Państwa, kolejne nowe wozy strażackie, przede wszystkim dla strażaków ochotników. To oni na co dzień uczestniczą wśród swoich społeczeństw w ratowaniu ludzkiego życia i mienia. To ich wielkie, wspaniałe zadanie, którego podejmują się ochotniczo. Jestem im za to ogromnie wdzięczny. Zasługują na to, by być dobrze wyposażeni. To wyposażenie będzie im cały czas systematycznie kupowane. Dziękuję strażakom. Widzę, że są tutaj obecni. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Za tą służbę dla Polski. Szanowni Państwo. Do tego, żeby dobrze rządzić,
do tego, żeby mogły być te wszystkie programy realizowane, żeby mógł postępować taki właśnie dobry rozwój Polski. Potrzebna jest zgodna współpraca władz. Potrzebna jest zgodna współpraca parlamentu, rządu i prezydenta. Wtedy jest spokój i wtedy można spokojnie realizować najważniejsze zadania. To właśnie chcę Państwu zapewnić, dlatego zdecydowałem się startować w tych wyborach prezydenckich. Proszę Państwa o wsparcie. Proszę Państwa o wsparcie, chcę dalej rozwijać Rzeczpospolitą. Staniecie przy urnach, że oddacie głos. Ta moja dalsza służba będzie możliwa. Proszę Państwa o to. Proszę, nie zapominajcie o mnie, wesprzyjcie mnie. Będę ogromnie wdzięczny za każde wsparcie i za każdy głos. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za obecność i za to spotkanie. Niech się pięknie rozwija nadal ziemia łowicka. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Dziękuję.
i poparcia, które znajdują się pod namiotem. A ci z Państwa, którzy nie mogą nawet wpisać się teraz, zapraszamy na wydarzenie 16 do Biura Solidarności, ulica Słońska 27, zatem nieokonal można pójść, czymś pić, a o 16 pójść, aby jeszcze raz zastąpić pod tym listem poparcia. No nie jeszcze raz, bo każdy z nas może tylko jeden raz pójść. Thank you.
Tak, nie, bo się mało miejsca ma, starczy, nic. U, bo Bóg jest. Boga wierzą, że słowo to się da. Ale nie mogłam się uciekać. Kosiory jak go widzę. To jest. Boże. Jadą.